Cześć, witajcie widzowie, w tym materiale pokażę wam jak zagrać ze swoim znajomym w Minecraft. Chodzi mi o to, że możecie grać sobie po prostu na crossplayu Xbox, PlayStation albo PlayStation z komputerem. No wiecie o co chodzi, po prostu będziecie mogli grać ze znajomym z innej platformy. A więc tak, pierwsze co to musicie mieć to konto Microsoft połączone z waszym kontem tam gdzie gracie. Czyli tak jak widzicie w lewym dolnym rogu mam swoje konto Microsoft i po tym wchodzimy sobie w opcję graj, znajomi i znaj znajomych na różnych platformach. Następnie tam jak widzieliście, albo tutaj właśnie obok, macie mój nick. Jeżeli wy dodajecie swojego znajomego, to on wam musi po prostu podać swój nick i potem klikacie wyszukaj tag gracza. I potem jak wpiszecie tag gracza, po prostu dodajecie swojego znajomego, on was musi zaakceptować. Tworzycie swój własny świat i po prostu możecie dołączyć. A teraz pokazuję wam z klipa właśnie jak dołączyć. A i od razu mówię, że nie potrzeba do tego ani serwera LIMS, ani nic, po prostu jest to darmowa opcja, więc możecie wejść na swój stary świat, na przykład zaprosić na swojego znajomego, lub wejść na nowy, to już jest obojętne. A więc co, po tym jak załaduje na nasz świat, klikamy właśnie w opcję, zaproś do znajomych i mamy tam swojego znajomego. Klikamy mu wyślij zaproszenie i po prostu czekamy, aż on je zaakceptuje. Albo drugą opcją może być jeszcze po prostu, że znajomy w menu, tam gdzie macie właśnie serwery znajomych, wejdzie i dołączy na wasz serwer, jeżeli jest on oczywiście publiczny i nie zrobiliście serwera tylko za zaproszeniem. A więc co, tak jak widzicie, nie potrzebujecie do tego ani serwera RGLIMS, ani niczego, wystarczy, że was znajomy was po prostu doda do znajomych. I co, jeżeli materiał wam się spodobał, pamiętajcie, żeby stać łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, jeżeli jesteście tutaj nowi i dołączcie na Discorda, linka macie w opisie. I co, jeżeli będziecie jeszcze mieli jakieś właśnie problemy czy coś, to piszcie w komentarzach, a ja wam postaram się pomóc. I co, to na tyle, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i napiszcie w komentarzach, czy będziecie właśnie korzystali z tej opcji. To na tyle, siemano!